jest piątka i pewnie znowu ostra bitka. Zaczyna Arek Brzosek od wysokiego kopnięcia. Lewy prosty, zakończony low kickiem wszystko. Straszy też wysokimi kopnięciami. Pokazuje, że te nogi również ważą Tomasz Sarara. No i miesza. Najpierw na głowę, potem nisko. Teraz w tył. Arek Brzosek szuka tych kopnięć i cały czas długie ciosy. Trafia Arek Brzosek. Wydaje się, że zraniony Tomasz Sarara. Ale on może dużo przyjąć. To jest facet, który naprawdę niejedną wojnę w ringu stoczył. Teraz toczy te wojny w klatce. Teraz na niskie kopnięcie. Starał się pojeść uderzeniem. Trafił Brzosek. Zamienił też pozycję Tomek. Oj, oj, teraz brutalne kopnięcie. Zaskoczył na początek niskie kopnięcie, potem błyskawicznie zmienił swoje uderzenie na front kick. Ale próbował tego na samym początku pojedynku, ale to wtedy nie weszło. Jest wysokie kopnięcie! Ale zwroty akcji, ale nam to się to wszystko przelewa. Niczymy w kalejdoskopie. Dwie minuty ostrej pracy. Wydawało się, że już skończony jest Tomasz Sarara. Obaj potwornie zmęczeni, bo te akcje ofensywne też kosztowały sporo zdrowia Arkadiusza Brzoska. Ma problem, aby uwolnić i rozpuścić ręce. Powraca na nogi Arkadiusz Brzosek. Wojna zdecydowanie godna walki wieczoru. No na brzuch i kolejne ciosy. Zmęczony, porozbijany, stara się dojść. Oddaje plecy Tomasz Sarara. Nie będzie poddać, nie może wygrać takiej akcji. Arkadiusz Brzosek musi rozpuszczać ręce. Tu muszą być ciosy. Trzyma siatki. Obrony siostra.
Marcinczu, bite przez Arka Wrzoska. Ostatnie sekundy, ale podkreślał przed tym pojedynkiem Tomek Sarara, że ta odporność będzie po jego stronie. Arek Wrzosek natomiast turował. Mogę się tylko frustrować jego odpornością.